W ostatnim czasie nasza praca niestety polega głównie na informowaniu o tym, jaki kolejny projekt został zawieszony, przesunięty bądź odwołany. Jest tego tak dużo, że żeby to wszystko uporządkować, przygotowaliśmy dla Was top 5 produkcji, których przesunięcie premiery boli nas najbardziej. Dajcie znać, których filmów Wam szkoda. Solowy film o Czarnej Wdowie mieliśmy zobaczyć w kinie już 1 maja, ale nieugięty dotąd Disney uległ w końcu presji i zdecydował się przenieść premierę. A my już zacieraliśmy ręce na opowieść o Nataszy Romanow stawiającej czoła swojej przeszłości sprzed Avengers. Jak zapowiadają zwiastuny, poznamy w filmie starą rodzinę Czarnej Wdowy i jej dawnego przeciwnika Taskmastera. Naszą uwagę przykuła też świetna obsada. Oprócz Scarlett Johansson zobaczymy w filmie naszą ulubienicę Florence Pugh, Rachel Weisz i utytego Davida Harboura. Ale kiedy? Na razie nie wiadomo. Po pierwszej części Cichego Miejsca, kameralnego horroru w reżyserii Johna Krasińskiego, od razu nabraliśmy apetytu na więcej tego typu historii. Kiedy więc ogłoszono, że powstanie druga część, i to ponownie z cudowną Emily Blunt na ekranie, nie mieliśmy wątpliwości, że będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez nas filmów w 2020 roku. Niestety nie zobaczymy go w marcu, jak planowano. W oficjalnym oświadczeniu Krasiński poinformował, że poczekamy, aż będziemy mogli go obejrzeć wszyscy razem. No to czekamy. Machina promocyjna nowej Mulan już ruszyła, kiedy to zdecydowano, że wprowadzenie filmu do kin w marcu nie jest najlepszym pomysłem. Najdroższy aktorski remake Disneya będzie musiał poczekać na lepsze czasy. A my poczekamy na spektakularne sceny akcji i zapierające dech choreografię. Na to przynajmniej liczymy. A jeśli wierzyć reakcjom po pierwszych pokazach, film jest też zabawny, wzruszający, pouczający i bajecznie piękny. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Kłamią ci, którzy twierdzą, że nie potrzebujemy więcej filmów z cyklu Szybcy i Wściekli. Każda kolejna odsłona jest bardziej absurdalna i bardziej wypasiona. I jak już się wydaje, że nic mocniejszego w kinie nie zobaczymy, kolejna część wciąż na nowo czymś nas zaskakuje. No tylko spójrzcie. Ale ta część będzie wyjątkowa też z kilku innych powodów. Po pierwsze, nie możemy się doczekać szałowej fryzury Charlize Theron. Because I'm ready if you are. Po drugie, na ekranie pojawi się John Cena. Been a long time, don't. A po trzecie, z zagrobu powróci Han we własnej osobie. Nice clubhouse. Lepiej być nie może. Przynajmniej do 10 części. Piosenka jest, oczekiwania są, tylko Bonda nie ma. Where's 007? Miłośnicy agenta 007 byli tak zaniepokojeni tym, że nie będą mogli obejrzeć nowej części w kinach, że wystosowali apel z prośbą o przesunięcie premiery. I twórcy posłuchali. Dla przypomnienia, nowego Bonda mieliśmy początkowo zobaczyć już w listopadzie zeszłego roku, potem w lutym tego roku, potem w kwietniu, a teraz, przy optymistycznych założeniach, w listopadzie. Biorąc pod uwagę liczne problemy przed, w trakcie i po produkcji, to chyba najbardziej pechowa część z całego cyklu. Ale nie martwcie się, nie czas umierać. Wszyscy czekamy.